Cześć Wam, zostało 22 minuty do końca wojny, a ja mam 6 ataków. Niedawno wróciłem z wyjazdu. No i co tutaj wiele mówić. Nie miałem kiedy zagrać tej wojny wcześniej. Także krótko i na temat. Z naszym przeciwnikiem są wyjęci spod prawa. Siłę wojenną mają o 200. W momencie dobierania mieli o 200 większą niż nasza. Teraz nasza siła jest większa, bo mają jednego ex-członka, który zdobył chyba 100 punktów, no i prawdopodobnie się obraził i wyszedł. Czarnej mamby nie uda mi się niestety zaatakować, bo chciałem oczywiście ją atakować, ale ktoś mnie tam ubiegł, nie przeczytał wyróżnionej wiadomości i skończyło się jak się skończyło. Ok, mamy tutaj pierwszego przeciwnika, nie mam za bardzo czasu do stracenia, także dobieram skład i po prostu biorę się za atak. Tutaj tak, mamy przeciwnika, który ma dwa gargulce, więc trucizna i oparzenie nie działają. Najbardziej w sumie tej boję Matyldy. Okej, co by tutaj jeszcze wziąć? Może coś fioletowego? Może wezmę Ludwika do tego ataku? Tak, może to będzie dobry pomysł, żeby wziąć Ludwika. Ok, oddziały są ok, jedziemy. Klocków jest całkiem sporo, tylko żeby tego teraz nie popsuć. Ok, na szczęście odpali przed wojennym. O kurde, czemu ja mam Deosian na skrzydle zamiast. Ajajaj, miała być oczywiście na flance, żeby dawała 3 miniony, a nie 2. No ale cóż, jak mówiłem, bardziej się boję prawej strony, także ściągam Matyldę. Jest wojenne wyrównanie, dlatego Ludwik mi się tak naprawdę za wiele nie przyda. Wziąłem go tylko i wyłącznie po to, żeby ściągnął na siebie ten pierwszy atak, którego się najbardziej bałem, właśnie od Kemediego. No i dobra, tutaj już będzie wygrana. Z błędów, jakie popełniłem, to oczywiście ustawienie Diosian na skrzydle. No i tyle. Gramy dalej. Brudną stopę wziąłem dlatego, że jako jedyny mnie ściągnął na raz z ekipy przeciwnika, więc musiałem zrobić odwet. No i zaraz wracamy do drugiego celu. Drugi cel, jaki sobie wybieram, to Torcida. Ze względu na sympatię, też jestem z Zabrza, dlatego go sobie tutaj upatrzyłem. Pozdrawiam Cię, Torcida. Co uważasz o sezonie górnika w tym roku? Sporo fioletu, niewiele niebieskiego, niewiele czerwonego, niewiele zielonego. I chyba spróbuję zrobić w ten sposób jakąś kaskadę. A szczerze to rozmyślałem nad kolorem, nad wzięciem fioletu.
tak zastanawia nad tymi zielonymi. Aj, aj, aj. Tym razem downie odbiła za 0, za 1. No kurczę, cała plansza fioletowa. Niesamowite. I cały czas te fiolety z dołu przybywają. No i przegrałem ten atak. Także na tej wojnie, taka ciekawostka, ani my, ani przeciwnicy nie zrobimy kompletu. No słabo. Sami widzieliście, jaka była plansza, cała fioletowa. Biorę sobie Aramisa z krzewo i oczywiście będę musiał go odpalić w pierwszych trzech turach. Zanim wejdzie oczyszczenie. Ok, plansza myślę, że jest całkiem sympatyczna. Stop. Puszczę sobie kaskadę chyba, albo nie. No i tu się już nic złego oczywiście nie wydarzy. Także udało się. Biorę sobie tej pomara. On często było na nim dużo odbitek. Diosian i Kleopatra na pewno te odbitki powodowały. I zobaczymy, jak mi na nim pójdzie. Tutaj sobie zrobimy czwórkę. No i ściągnę sobie tutaj tą Kleopatrę. Po co mam się z nią męczyć? No i to tyle. Lecę dalej, bo zostały dwa ataki, a tylko 10 minut. Badyla miałem wziąć innym składem na początku. Miałem go wykorzystać albo Ludwika, albo Krzewo Niedźwiedzice. Jeden takim składem dosyć eksperymentalnym. Wolfgang nie jest za dobry na tym rodzaju wojny, bo jego jakby wzmocnienie nie działa. W sensie to leczenie ponad stan nie działa na tej wojnie. No wszystko super. Szkoda, że w niebieskim, a nie w żółtym kolorze. Atak jest bezsensowny. Nie miałem żółtych klocków na starcie i teraz już z tego nic tutaj nie jestem w stanie na tym zrobić. Także będzie atak za 0.
No i nic, muszę uciekać, że nie było za zero. Mówię, tak jak mówię, no skład nie był przemyślany, nie był dobry. Z Krzewo Niedźwicą albo z Ludwikiem bym dużo więcej zdziałał niż tak na randomowe, wybrane karty na pałę. Ale mam już trochę presję czasu, 6 minut, a jeszcze jeden atak. Ok, został ostatni atak. Zobaczymy. Też taki skład bez pomyślunku. A, super, wziąłem sobie fioletowe karty na Xolpa. Super. To wymyśliłem. Matko Boska, ja byłem pewien, że już było wyrównanie weszło. Nie polecam grania na ostatnią chwilę. Mnóstwo błędów. Potrzebuję dwa fioletowe klocki. Czy jestem w stanie gdzieś je połączyć? To ja mogę podnieść do góry, ale jeszcze nic mi to nie da. Chyba zaryzykuję, może wleci z dołu. Ok, jest. To już jest po wszystkim. Znowu bardzo słaba wojna w moim wykonaniu. Jasne, mogę się gdzieś tam próbować bronić, że presja czasu, że coś, sram, toś, tamtoś. Ale tak naprawdę źle dobrałem składy. Masakra. Ile punktów zdobyłem? Gdzieś na szarym końcu 202 punkty. Wow. 29 miejsce. Dobra, no to już nie przedłużając, my oddaliśmy ataki do zera, przeciwnik oddał ataki do zera, wygraliśmy o 450 punktów, jak dobrze liczę, czy 460 punktów. Przeciwnik oddał na nas sporo zer, bodajże 7 zer zrobił, z czego 3 zera na tej obronie. Oraz 3 zera na tej obronie i 1 zero na lądziu. Ta obrona teraz jest chyba martwa, jak zwykle jej nie widzę. No tu jesteś, lądziu, i na tej obronie. Także 7 zer, wygrana była nam napisana, bo pierwsze ataki w pierwszej fazie mieliśmy podobną taktykę, że i my i oni robiliśmy wczoraj wieczorem resety. No jak widzicie, my zrobiliśmy bardzo dużo ataków w pierwszej fazie, gdzie przeciwnik padał za pierwszym razem, tylko technik się tutaj odbił na figo, a tak to wszyscy jak jeden mąż biliśmy po całości. No żałuję, że nie udało mi się czarnej mamby uderzyć, no ale trudno się mówi. Na pewno za chwilę otwieramy skrzynkę. Także już poczekam te 20 sekund do końca. Co tutaj miałem jeszcze więcej opowiedzieć? No były tutaj ciekawe obrony. Teraz ich tutaj nie znajdę, bo przez to, że ex-członek... O, widzę, że drugi ex-członek jest. No to przez to właśnie się te plansze tutaj rozjeżdżają. Ale no były obrony, gdzie były po dwa przełamania. O, tutaj na przykład mamy Leonidasa i Belladonnę. Też miałem chrapkę na tą obronę. Ogólnie chciałem Belladonnę zaatakować. Nie chciałem, miałem bić tą obronę, ale w ostatniej chwili zobaczyłem, że tutaj już jest ona nadgryziona i nie chciałem jej po prostu już ruszać. Wolałem wybrać Badyla i odbić się za 3 punkty. Ok, mamy już tutaj
Widzę zwycięstwo, będą nagrody. Się za chwilę pojawiały. No może nie aż tak za chwilę. No, gdzie to jest? Ok, mamy nagrody. O, wow, jedna materia ognia. Super, zobaczmy co w skrzynce. Ukryte ostrze, kompas, 3 diamenty, oddział, flaszka tytanów, 84. Super, super skrzynka, polecam granie wojen. Dzięki za wojnę, wyjęci spod prawa. I mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy.